Kida, tu jest coś, fragment Animusa. Dobra. Więc Kid Kuturin jest Jamesem Kidem. Ha! Mogliśmy ci tego nie mówić. No, żeście dupili No, obydwaj. Mateusz się zdradził, no. No, kurwa, ej. Taka świnka w ogóle, nie? Oj tam, oj tam. No, oj tam, oj tam. O, no, ale to jest Edward. Touch. Edward Touch. Tak? Frozen Stream! Ja. Nie, ja mam od drugiej strony, bo ja mi cały czas ładnie idzie. Bo ja bym miał w OBS-ie tego Freeza, nie? O, sarenka tam biegła w tle. Then let us find the observatory. If it does what these candles claim. O, tam też dalej za tym Edwardem. It's a story for schoolboys. I mean proper defense. Steal a galleon, shift all the guns to. Dlatego ja staram się tego unikać. Czego? Gadania na kastynka? Tak. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do, sir. And I'll show you. She's a fussock, she is. Fat and slow. Czyżby zemsta królowej Anny? Wiesz, co to jest zemsta królowej Anny? Nie wiem, ale wiem, że Mateusz to wczoraj też o tym gadał. To jest okręt Czarnobrodego. Twin Ends Revenge. To muszę płynąć, dobra. Zobaczmy, gdzie to jest. Osz, ryj. Czemu? A co z tym dzwonem? Kiedy będzie ten z tym dzwonem? No to później, jak jakieś misje będziemy robić, wiesz, to będzie ten dzwon dostępny do nurkowania. I on będzie nam pozwalał przeszukiwać wraki. Kurde, znowu ten wiatr taki mocny. To to jest szkuner, nie interesuje mnie na razie. Oż w ryj, już mi się to nie podoba. Już mi się to nie podoba. Nie podoba mi się to ani trochę. No, wpływam na czerwony obszar. No nie. Ciemno jak... Jeszcze sztorm. Oho, coś w tym deseń. Ale fajne te krople na tym obiektywie, jest to zginięte. Znaczy na kamerze. Dobra, na razie muszę znaleźć... Ty mnie słyszysz tak? Tak, ja cię dobrze słyszę. Słyszałem twój zachwyt kroplami. Ładnie, elegancko. Kurde, jeszcze sztorm. Fajnie, jeszcze nie widziałam sztormu. Nie fajnie. Jak się jara sztorm. Szkuner, to nie. Ale tu coś było dużego, chyba że to wyspa. Szkuner też. O, w ryj. Ja pierdyle. Co? Liniowiec. Jak się? No to byłoby bardzo rozsądne. Uciekaj, 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 uciekaj! Bo ja będę na jeden hit dla liniowca. Uciekaj! Chłopie, co ty robisz? No skwa.
Czekaj, może się uda, zobacz. Przybliżenie ci zrobię, to takie bydle. To nie jest dobry pomysł. To jest subtelność. Oznacz go. I teraz widzisz, te małe statki mają takie pole rażenia, jak widać na radarze, nie? A ten to ma, nie wiem, no z 250 stopni. Jak nie lepiej. Tam coś jest, bryk. Uwa. Chcesz w niego wjechać, przepraszam bardzo? Nie, nie, zobacz, ja się trzymam z tyłu. Wiem, że się trzymasz z tyłu, ale... Dobra, przyspieszmy troszeczkę. A bo masz ten statek, tak? No, muszę śledzić ten statek, ale co oni chcą? Te bryga zostawimy. Oczywiście na bryku mnie nikt nie widzi. Tam jest ktoś. Bryk! Kurde! Uciekaj! Nie, nie, jak wyminę bokiem. To jest fajne, że wiesz, oni ich poganiają, nie? Jak nawet krzyczą do nich, czy Edward, czy ten Adwale. To jest właśnie, to jest właśnie taki smaczek, nie? Ale Assassin zawsze miał dużo smaczków takich, ciekawych. No to... Właśnie no? To jest to cały czas, co ja mówię, to dopracowanie takich mało, zasadniczo, teoretycznie ważnych szczegółów, ale które mają bardzo duże znaczenie w takiej rozgrywce. Nawet jeżeli nie zwracasz na nie uwagi tak bardzo, to gdzieś tam podświadomie cały czas i czujesz, to one ci przyjmują tą rozgrywkę mimo wszystko. O, fuck! Takie były. O, ale w dupie. Uciekaj. Manowar. Manowar. Tak jak AWP-a w CS-ie. Manowar. Idź pan do mnie. Tam jest coś. To jest co? Bryk. Nie. To jest takie dziwne tłumaczenie nazwy tego skinu na polski. A jak on się nazywa po polsku? Okręt wojenny. Manowar. Łódź podwodna? Czemu jest wszak łódź podwodna? No coś ty, Manowar to jest... No właśnie wiem, no bo to nie jest tłumaczenie, ale to nie. U nas się często tak zdarza, że jednak te nazwy... Boże, ty jak jest łódź podwodna? Submarine. Ale Manowar to jest okręt liniowy, okręt wojenny, coś takiego. Okręt wojenny, tak. Ale to czemu ja to słyszałam i mi to tak utkwiło? Nie wiem. I cały czas stwierdziłam, że to jest bez sensu. Może ktoś gdzieś na jakimś streamie kiedyś usłyszał, że się pomylił i... Jak jeszcze, bo kiedyś nie tłumaczyli w skinach. Jakiś czas tam dopiero zaczęli. Na samym początku nie tłumaczyli nas. Przynajmniej nie kojarzę takich rzeczy. Może poza tymi takimi przez standardowymi, że tak powiem, tak? Tak, na mieliznę? Aha, tu ich atakują go. To mnie zatrzymało. Nie są moi koledzy. Zobacz, co Manowar z nimi robi. Unikaj oknia moździerzowego. No to stary... No wiem. Oż w ryj. Widzisz te żółte plamy? No. One zaraz się zrobią czerwone i tu właśnie piźnie mortar. Moździerz. Uciekaj, chodź. Tutaj to wszystko ląduje, nie? Ale tu są rozbitkowie, których widzę. Widzę, że jest Mortars. Damy radę. Dobra. Aha, aha!
O, wryj! Obronić. Nie, ja mam je zatopić. O, tu jeden się staranowo przyjeżdża. Zrobiłem błąd, bo się zatrzymałem. No patrz, jakie gnoje, takie pchły będą cię tu. Ajajaj. Dostali gnoje, dobra. Tu już sama wiesz, jak wczoraj z Mateuszem o liniowcach rozmawialiśmy, to jest wielkie. No. Sailing for that island. I know the place. A natural stronghold used by a French captain named Ducasse. Ducasse. Templar. Name's right. Didn't know he had a title. I know the man. And if he sees my ship, he'll know it. O, czyli tu trzeba będzie zrobić albo na jolo, albo na subtelnie. My zrobimy pół na pół. Let's think of it. Jam. Maybe wait till it's dark. Kiedy trzeba działać dyskretnie, no to działam dyskretnie, ale kiedy nie muszę? Nigdy, Kuba, nie musisz. To po co? No bo większy plan jest działanie dyskretnie. No chyba dla ciebie. No? Ja tam lubię wpaść i zrobić abordaż. Co to jest? Regata. Zobaczymy, jak tam pójdzie z fregatą. Nie najlepiej. Nie, te działa. Te działa. Te ci działa? Ma ci działa. Skręcaj, 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 Edward. Ale ładnie mi dojechali. Brawo, bym rzekł. No? Żadna hita będziesz. Albo oni. Tym razem oni. Dlaczego ono ciężale pod tą falę wpływa? Dalej, 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 dalej! O kurwa. Widzisz to tornado? Co to? Tornado! Fajne! Nie, fajne by mnie rozdupcyło. No, chłopaki. Ale mnie dźgnął. Zarąbał go. Wykończenia trochę za długie robi. O, już wszyscy, akurat tak miło. Ale jak już leciał na ciebie, nie? No, 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 chciałbym pizgać. Za mało życia mam, nie?
Naprawkawkę, jak jeszcze nie mam swojej floty. Szkoda trochę, no fregata to jest taki dosyć już statek przydatny bardzo. Bo po fregatach są dopiero liniowce, nie? Także fregata jest dosyć mocnym statkiem. Tu mamy, możemy coś przeszukać z Afriko. Chłopaki niech sobie śpiewają, bo mogą. Okej, okay. My spójrzmy na mapę. Ja tak z ciekawości, mogą cię fale przewrócić na przykład? Przewrócić raczej nie, ale mogą mi zrobić duże kuku. Tu sobie popłyniemy. Jest w miarę blisko. Ale jakby taki sztorm przyszedł. Taki sztorm to robi coś takiego, że ja dostanę wioły, robię się czerwony i później po prostu robię papa. Mam desynchronizację, wiesz? No, także nie ma czegoś takiego, że mnie po prostu sztorm wyrypie na burtę, nie? To szkoda właśnie. No trochę szkoda. Aczkolwiek wolałbym tego nigdy nie sprawić na swojej skórze. Na pewno. To było mało subtelne, nie? Punkt synchronizacji sobie zrobimy następny, będzie elegancko. Edward zwolni trochę. Usister? Co tu są? Dziki, dobra, skrzynie 4. Bo tak ciapie, no. Czekaj, tu jest jedna skrzynia. Okej. Okay. Srują. Tu jest druga skrzynia. Nie gwizdaj, bo dzisiaj się nie chowasz. No, nie słyszysz, jak Edward gwizdał? Nie słyszę ogólnie większości rzeczy. Aha. Koncentruje mnie strasznie, wiesz? No właśnie. Głową tego nie przewiniesz. No nie za bardzo, nie? No nie, no nie wierzę, nie wierzę. Aha, dobra, nie wiem jak, ale się teraz postanowię na to wejść. Jakąś wyspę Karaibów, ale leje tym deszczem, no wali niemiłosiernie. Daliby sobie spokój. Jak pada, to znaczy, że lato. Tak. No tak, tam jest. Tam lato jest okresem deszczowym. Dwie pory, nie? Znaczy nie, u nich tak... Tak na dobrą sprawę u nich taki sezon, jak my nazywamy sezonem w tamtym rejonie. To zaczyna się, nie wiem, wrzesień, październik. O, świnka! I to jest, wtedy jest tak gorąco, tak, ale nie jest wilgotno, bo tam najgorsze jest to, że jest bardzo gorąco i wilgotność jest wysoka w tamtym regionie. Okej. Okay. I to właśnie w lecie, nie? U nas to jest sezon, a tam właśnie to nie jest. O, teraz subtelnie dziczka zabiłem. Słuchasz. Tak, słucham cię, no... To mało fascynujące teraz, wiem. Gorąco jest, no. Ale ja bym chciała taką wyspę, taką mapę spotkać. O, ale to ładne było. Subtelne. To jest najważniejsze. To jest ten, efektowność. Tak, o, tak, dobre słowo. Aha, i tam sobie wziął i poszedł, tak? Tak, tak, a tam, wiesz... Patrz, jakie tornado. Ło, w duchu! Teraz na przykład może ci zniszczyć statek, czy nie? Teraz nie, jak mnie nie ma w statku, to mi nic nie zrobi. Dzięki Bogu. Aha, chyba. Tak,
powiedzieć, że kim był Migo, nie? No, a to sama łajba taka. Brudna mnie. Nie, tu jeszcze coś jest. Aha, fragment animusa, ale to mnie nie interesuje. Mnie świnie interesują, przynajmniej jeszcze jedna. Dlaczego nie zbierasz tych fragmentów animusa? Mi się nie chce, bo one zawsze są gdzieś w takich elementach, że trzeba albo się wspinać, albo kombinować, albo coś w ten deseń, wiesz? O, na przykład tak jak tu. Aha, i to jest to takie... Aha, to jest to? Mhm. Aaa, ja myślałam, że to jest coś istotnego. Coś... Tam. Nie, nie, no właśnie bynajmniej, nie? To jest takie gundwo. Świnko, 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 świnko. Ciu, ciu, i potaś, Tasiu. Brzuchszot? Brzuchszot, tak. Brzuchszot musiał być. Czekaj, tylko teraz, żeby znowu nie lecieć przez pół tej wielkiej wyspy. Tu. Baw, kurwa. Tu nie przejdę. Idziemy sobie na łódź. A tu są ziomki, których uwolniłem, którzy mają wszystko w dupie. Bo mogą, nie? O, a cóż to tu jest przed nami? Kule moździerzowe. Słabe statki, ale te statki mogą mi skopać dupę już. Czy to jeszcze nie, no, fregaty. Aha, tu jest w ogóle jakiś ten, polowanie na tego. Na templariusza, no to idziemy tam za gnojem, nie? Dawaj, palimy. Chciałem ci właśnie pokazać, na jakiej zasadzie to działa. Aha. No takie małe łajby to być, tak ja w nią piznę taką wielką. Później jej raptem jedna salwa, nie? Wystarczyła. Jeszcze taka, nie powiedziałbym, że jakaś superaśna. O, chłopaki znowu śpiewają. Można by rzec, że ktoś nie. No. Można by rzec. Ale przydałoby mi się łajbę naprawić. I od razu Shadow Play, jeśli będziesz miał włączonego, to on ci pokaże, ile masz tych, nie? Ile masz FPS-ów, tak, w danej grze. O, tu jest dużo. O, to sobie włączę z ciekawości, żeby sobie popatrzeć. No, ile masz FPS-ów, nie? Będzie chyba, czy nie. Coś ty. To jest właśnie, w nim jest to fajne, że on ci właśnie nie obciąża gry, nie? Bo na przykład Fraps czy coś, no to ja miałem GTA 4. No to, no tak, no ja miałem z, nie wiem, no z 60 czy tam z 50 FPS-ów nagle miałem 16 i wiesz, tego się nie dało nagrywać, nie? No bo wiesz co, bo tak na dobrą sprawę on ci działa jakby w tle karty graficznej, tak? Tak, że to jest jakby tak skonfigurowane automatycznie, żeby to dużo nie zabierało, nie? Więc innego właśnie jak masz taki jakiś osobny program, który jest osobno-osobny, nie? Mhm. Tutaj masz program, już skarpy graficzne. Ale szczupak poszedł. Złapie się, dobra. Chcę pierwszy sobie punkt odblokować, wiesz, żeby widzieć wszystkie znajdźki na mapie. Zwłaszcza, że on się dosyć szybko, fajnie wspina. No, nie jest to takie toporne jak wcześniejszy poziom. Nie, nie, nie. Znaczy tam też to nie było toporne, może to źle powiedziane, ale jakoś to jest taki... Znaczy tu jest bardziej taki, widać, że zwinny, jest taki lekki, nie? Bo w jedynce to on wchodzi po tych skałach, jakby chciał, a nie mógł, no. A wiesz co, no, mechanika, wiesz... Nie no, zgadza się, a tam w ogóle, wiesz... No, ale Edward też ma problem czasami ze skałą na pół metra, nie? Chyba z prostatą, kurwa.
To nie. Ja to nie, aż tak dobrze go nie znam. Nie, ja też nie, nie mam zamiaru go aż tak poznawać. Od tej strony, że tak to, powiem. Co się, przepraszam, wypowiadasz na temat jego prostaty? No bo tak biega, jakby wiesz, go parzyło. Z własnego doświadczenia. No skąd? W moim wieku bój się Boga. Niemieckie papiery jakieś odblokowałem. Verfluchten Banditen. Proszę, że jak nie żółte. No, skrzynka była żółta, nie? Ja nie chcę, żebyś ty mi help, kurwa. Sam sobie poradzę, help, i bez ciebie. Tu gdzieś jest skrzynku, tu jest. Okej. I tu jest tak chyba, że jeżeli odkryję wszystko na danej wyspie, to znacznik robi mi się żółty. Zaraz to sprawdzimy na mapie, bo tu jest skrzynka i gdzieś jeszcze tutaj gdzieś widziałem jedną skrzynkę. Tak mi się wydaje. To jest była, czy to coś się tak strzepało zimno? To drugie. Aha. Okej. Okay. Fragment Minimusa jest tam. No teraz masz prawie jak prywatny seans w kinie. No. I na zewnątrz mam taką samą pogodę jak ty tam w grze. O, widzisz. I zgasłem. Tu. Teraz gdzie jest ta knajpa? Gdzieś tu. Another drunker. Chyba ty. Drogi jeszcze. Babka dostała buta na klatę i mnie zwaliła prawie. To było subtelne. No tak. Klatę kubicie na pewno. Paty z bani pociągnął. Skąd? Nie. Skąd? O, znowu się na mnie dziewka spojrzała. Jej zazdrosny gachu ma teraz problem. A to jest jego brzydki brat bliźniak i to jest ich kolejny brat, trojaczki, kurwa. Ale chciał na mnie wyskoczyć, kurwa, jaki sadomaso. Chciał sprzedać bombę. Uj, opatrz się na mnie, widziałaś? Miał głowę z tyłu. O Jezus, jeszcze takie fajne slow-mo, nie? O, to straszne. Czemu fajne to było właśnie? Nie. Aha, coś mi o shipie powiedział, dobra. No ship, który ma shit. O pokładzie. Nie. O owcy ci coś powiedział? Ship? Nie wiem. Czekaj, co ja miałem... Aha, co ja ci miałem mówić. O, widzisz, tak, jeżeli wszystko znajdziemy, to jest takie żółte. I to można sobie robić później po tym. Aha. Po zakończeniu gry, nie? Ale co? Żółte to już tam nie ma co robić. No, ale to później te wszystkie białe, które ja teraz zostawiam. Aha. Tak, zlecenia, skrzynie 5x6. A fajnie na przykład, jakby zrobili coś takiego, że jak zrobisz wszystkie znajdźki, to na przykład ci się odblokowuje jakaś super ekstra dodatkowa misja. Takie poza załóżmy tym. Ale to od czegoś takiego to nie mają płatne DLC, no co ty wierzysz? Właśnie. Teraz są czasy, wiesz, wszelkich mikropłatności i DLC to są. DLC wychodzą równo z grą, ale żeby w nie grać, musisz za nie zapłacić. No właśnie wiem, że to no. Że jeszcze. Uch! Ależ ładnie zanurkował prawie, bo woda była przypłytka. Wkurza mnie z tym DLC. Kiedyś robili grę kompletną. No, oczywiście. Jak wychodziło DLC, no to DLC wychodziło gdzieś po roku. Moja pierwsza zwita, dobra. Zazwyczaj było po prostu update'em do gry i tyle, nie? No do Diablo wyszła osobna płyta, no ale kiedy to było, nie? No ale wiesz, teraz nie... Teraz robią to z zamysłem specjalnie, nie od początku. Nie, no zgadza się, kiedyś oczywiście. Kiedyś po prostu, jeżeli gra odniosła sukces duży, tak? I nie wiem, i cieszyła się dużym zainteresowaniem, no to dorabiali coś. Nawet jeżeli, wiesz, wtedy za to brali kasę, to wiesz, no to jest to w pewnym stopniu zrozumiałe z tego względu, że była dodatkowa praca ich, nieplanowana wcześniej, tak? Mhm. Czyli oni od nowa wszystko musieli rozgrzebać, zrobić, napisać, czy scenariusz, czy wszystko, tak? Bo mówi się, każda gra ma scenariusz przecież, tak? No tak, tak. To jest kupa czasu, kupa pracy, mnóstwo ludzi, dużo pieniędzy, nie?
I to jeszcze kiedyś, wiesz, to było dla mnie zrozumiałe, ale w tym momencie, jeżeli oni to wpisują tak naprawdę w koszty produkcji głównej, a zbierają do tym po prostu dodatkowy hajs, bo tak jest, to jest. To nie wbijają. Muszę zabić. Oni to robią wszystko naraz, nie? Po prostu robią całą kompletną grę, a potem sobie kawałek odcinają, a z tego co zrobimy płatne DLC, nie? Tak. Jezu, a gdzie ona się jest? Nie mówię, że to nie jest dodatkowa praca, w pewnym sensie jest, tak? Ale prawda też jest taka, że oni w cenie gry podstawowej już sobie te koszty tam wrzucają, nie? Tak. Oni robią to wszystko, tylko po prostu później dobicinają, nie? Tak. Albo niektóre elementy, nie wiem, jak ubiór, czy jakieś takie rzeczy, bo to też czasami jest. Dodatkowo broń, jakieś skiny, w zależności od gry, nie? Na przykład, nie wiem, w Borderlandsach masz też ciuszki, nie? Możesz sobie dobić. Czy tam bronie, czy jakieś takie rzeczy. Tam jest Messia, dobra. Dobra, weź tu produkt, a tu grać. Nagram. Ty grasz, a ja gadam jak zwykle. No ja cię słucham, tylko staram się to zrobić subtelnie tym razem, żebyś mi nie powiedziała, że robię to mało subtelnie. Ale to już nie jest dla mnie mało subtelne, bo ty go zabiłeś. Ale kogo? Ja go, nie, ja go położyłem spać. Na wieczne odpoczywanie. Ten coś kuleje mi z tym toporem, kurwa. Shit! Jak ja go na shot, ty? Ojej, oj, jak on bije. Ojej, posłuchaj. Nie posłuchajnie, tylko ja miałem rączki zamiast mieczy, nie wiem dlaczego. O, patrz, subtelnie. Subtelnie mu zrobiłeś dodatkowy odkup, tak? Tak. Brzuszku. Brzuszek shot? No brzuszek chyba stab bym powiedział, a nie shot. Oj, czy to nie mam czasu? No jak mnie z takiego konta pizłeś, to ty kuwa? Lucky shot? Masz wszczenę. Ty kuwa bumerangiem sporo. No, bo tu zakręcony ten. No nie, no następny ty. Nie chowaj się, widzę cię. Chyba kuku chciał mi zrobić, świnia. I but. Aha, tu jeszcze wszystkiego nie mamy, tak? Tylko podróż, bo jeszcze tam gnoja jednego muszę zabić. Templariuszy trzeba tępić, no niestety. I wtedy sobie zrobimy taką krótką przerwę. Będzie elegancko, 30 parę minut i tak z dupy sobie zakończymy fajnie. O, czekaj, tu gdzieś mogę się obkupić się. Dobra, to się obkupię. O, ale ten, lagans od słupka. O, no fajne to było, taki slow motion. No, na prostatyk, dobra. Okej, kup. Ulepszenia kawki, o tak. Siła taranu nie, siła strzału nie, zapas ciężkich kul nie, pocisków moździerzowych. To nie jest głupie. Kubryk, duża ilość załogantów, to też nie jest głupie. Pancerz łodzi wiosłowej, to mu sobie kupię. Bo to się przyda. Czemu? Bo niektóre wieloryby czy coś mnie atakuje. Pociski moździerzowe, że miał tego więcej, weźmiemy sobie. Zapas ciężkich kul weźmiemy sobie, bo teraz już biorę co mogę, nie co, co chcę. Siła taranu. No dobra, nie użyłem tego za bardzo, ale weźmiemy. Coś jeszcze mogę wziąć? Mam? Wygląd możesz? No mogę. Za dużo mi tego nie za dużo mi nie zostanie hajsu, żeby ci to pokazać, ale mogę ci to pokazać. Tak na razie na suche, później będziemy mieć hajs z tych. Wygląd kawki, proszę bardzo. Mogę mieć koło stalowe z brązu. Mogę mieć karmazynowe żagle takie. Czerwone. Mogę mieć takie żagle w czerwone pasy. Różne galiony mogę mieć takie, nie? O, syrena, widzisz. O, kozę widziałem. Ptoka. Syrena jest brzydka. Feniks na górę, no. Ten, co to jest? Nie gryf, chyba. Gargulę. Lew ze skrzydłami. Nie, lew ze skrzydłami. Gryf, no to gryf. Gryf? No, no. Tak, gryf. Dobrze powiedziałam. Gdzie ty miałeś gryfę? No był. Feniks, syrena. Nie, no syrena. Skąd? To gargulec, nie gryf. Nie, no czemu? To jest lew. Widzisz, że ma pazury. Ale pasunny jest, no ale to jest lew ze skrzydłami dla mnie. No ale widzisz, że jest ja napisane. Ja tak ty mi przewijasz, że nie widzę.
No proszę, no galion w kształcie gargulca, no jak w ryj strzelił. No bo gargulce to się w ogóle wszystkie takie nazywają, niezależnie co to jest. Ty, ale to jest chyba jakiś taki, kurwa, młody lew. Bo on taką, jakąś tam lipną tą krzywę ma. Ale nie przypomina ci to lwa? Nie, ty, bałem po razy powiedział, że psa. No serio, prędzej mi... No kurwa nie, no lew ze skrzydłami. A gargulce to się nazywają takie elementy... Zawsze się tak nazywał. Niezależnie, czy to były potworki, czy miały skrzydła, czy były gryfami, czy cokolwiek. Nie? Wiem, bo to były te rzeźby takie, które miały odstraszać. Tak, no to są elementy architektoniczne. No. A to jeszcze zabijemy tego. Nawet orły czy coś też były tak nazywane. O, orły? No bo ty mówisz o rzeźbach, ja akurat mówiłem o tym, o istocie magicznej. Kurwa, zaskoczyłem, a to jest u góry. Ale mówię, element architektoniczny. No. Powiem ci, nie wiem, czy Edward jest jakimś tam znawcą elementów architektonicznych. Jego interesuje, no bo prosto, proste cele w życiu, znaleźć, zabić, jak, kurwa. Jak Clooney, tak? Może nie jak Clooney, ale takie, nie aż tak ambitem powiedział, no. Umowy raczej o dzieło to on nie ma, no chyba, że złupi statek. Aha, tu jeszcze ktoś jest, tak? Może, ten, a może ma zlecenie. Myślisz, że ma zlecenie prędzej, ty. No. Teraz idę właśnie wykonać ten umowę zlecenie. No widzisz. Okej, szukamy misiaczka. Ja? No, muszę gnoja znaleźć, wiesz? Co mi tu gada? To mogło być słychać. Było słychać. Nie wiem, co zrobiłeś, ale było słychać. Ale to jest, jestem w stanie z tym żyć. A tu jest kolega. No tak, centralnie przed mikrofonem to zrobię. No schowaj się w tych krzaczorach. Masz, kurwa. Nie miałem to zrobić, to w taki sposób właśnie. A czy ja coś mówię? No już słyszałem. Brzydki, wstrętny templariusz, on zasługiwał na to. Gdzie jest ten element animusa, który ja nie widzę, bo mi słońce pizga w niego? Nie wiem, bo ja jelonka widzę. Ja widzę dwa, ale oszczędzę je, będę dobry teraz. O, tam jest. Głupia sarno, nie skacz mi tu, bo zaraz nie będę dobry. Zostaw saranku. Już był tytuł Bambi, także. Że co, proszę? Wypraszam sobie. O, jak fajnie to zobaczę. To są kraby, jakie fajne! Gdzie? Były tam na ziemi. Gdzie tu masz kraba? No było tam ich dużo. Kraby gdzieś. A jest, faktycznie, patrz. No, ale są z ziemi. Ale są nieśmiertelne. Ja nie mam szczęścia. Chociaż ktoś, nie? Haha. Tak, tu jest szkuner na pewno. Nie chcę patrzeć na ten. Tu, szkuner. Rekin młot? Gdzie Rekin młot? Gdzie był? Chłopaki, nie teraz, naprawdę. Gdzieś rekina młota mogę dziabnąć? Gnoja? Tu. A popłyniemy sobie tu, jak już jesteśmy. Z drogi, pazie. Buchające beczki, nie interesuje mnie to. Ale stary, jak mi wpłyniesz w drogę, to dostaniesz w jeby. Aha, tu już jest ten, zasięg fortu. No. Uto się z nami może stać. Rekin młot! Uuu. Zostanie w jeby. Będzie mieć rekina, Ania, do akwarium. Nie. Dobra, full speedem tam. Jak jestem na tym full speedzie, to chłopaki głośniej śpiewają, nie? Tak?
No nie, nie, it's okej. Okay. No, tego mi nie śpiewają, dzięki Bogu. Poszli kuwa. Trenował rzucanie harpunów na nich wtedy. Okej. Okay. 5 minut, 10? 10, okej. Okay. Ryba duża była tam, pokarwa. No to jest taki młot, no. Dostał, sukces! Oj, pod ogonek nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. W torbę, to by od razu padł. Urwał się. Dammit! God dammit. Teraz muszę gnoja wypatrzyć, bo on gdzieś tu wypłynie i zacznie szarżować na mnie. O, widzisz? I oczywiście nie trafiłem, bo po co? O, i po... Jak zygzakiem. Po to mi jest potrzebny właśnie pancerz łodzi, nie? Bo tak on piznął we mnie, na tym by się skończyło. Mi łódź rozwalił. No jak ja mogę mnie trafić? No mam zyza, jak chce się. Ale teraz poszło mu nad głową. O, mogę coś sobie zrobić. Sakwa na unicję pistoletową, jak super raśnie. Dobra, teraz tak. Być. I coś jeszcze z kości rekina mogłeś zrobić, nie? Aha. A tu mogę co zrobić? Żarłać byczy. Może być byczo. To jest fort, kurwa. Miałem 10 minut. A, fuck it. Zrobi kill me. Oby to nie był ten fort ze sztormem. Jak zabędę ten fort, to ten fragment mapy będzie mój i fort będzie tak naprawdę strzelał do wrogich mi statków, nie? Czyli do wszystkich. W większości. Już ta mgła mi się nie podoba. No zrobi się czerwony? O, już mnie chłopaki namierzyli. O, uciekaj. Uciekaj. O, jestem. Taktyczny angry. Nie ucieczka. Taktyczny angry. Damy radę. Uuu, nice. Że tu są te skały, nie? I muszę właśnie manewrować tak. Proszku. To jest oczywiście banda tych małych gnoi, która tu we mnie... Mortar. No staram się, wiesz? Trafiliśmy? Tak, fajnie woda się przydała. No, świetnie, nie? Ready to fire, sir. Szybciej, 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 bo nie będą we mnie pizgać. Mortar swoje robi. Zmniejszymy trochę prędkość. Nie
Teraz podpłyniemy na szybkiego. No dalej gnoje. Okej. Okay. Obrona zniszczona. Teraz muszę tylko tam kapitana podpłynąć, nie? Wykończyć. Kapitana fortu. Ale jak widzisz, to nie było takie straszne. Znaczy manewrować. Najgorsze są te okręty, które ci przeszkadzają tutaj, nie? Bo tak to idzie to zrobić. To nie jest jakieś... Stary, to nie czas na śpiew teraz. Oś kurwa, jeszcze sztorm. Ale mamy prosto w dziób wiatr, że tak powiem. Co mój? Chłopaki dalej, bo mi się nie chce czekać na nich. Ależ pięknie to zrobił. Ty nic, że miałby stawy wyrwane. Teraz mój statek mnie zmiaży, który cumuje. Przeładowane mam. Mam, dobra. Brama zamknięta oczywiście. I te wszystkie szkody tak fajnie widać, bo to ja je zrobiłem, nie? I teraz tak. Tu gdzieś jest skrzynia. Na dole. Puść się, ojciec. Tu. Okej. Okay. Ale mu cepa wyciął. O Jezu, stary, naprawdę? Masz. Subtelnie to zrobimy. Ciebie na razie... Coś pisło. No ja na razie szukam El Capitan. Aha. Wimon Capitan jest tam z tyłu, dobra. Ale to jest skrzyneczka, to sobie ją weźmiemy. Ciach. Halo, kolego, gdzie jesteś? Tu? A, wyląduję sobie na nim, nie? Dotrzyj do sali narad. Gdzie jest sala narad, chłopie? Tu góry chyba. Tak, tu. Zrobi to subtelnie, czy nie? A, nie wiem. Okej, zrobię to szybko. To było według ciebie subtelne? Nie? To też nie. Było bardzo subtelne. Zapytaj się tego z kulą w głowie, czy to było chyba subtelne. Widzisz, teraz jeszcze mi się takie różne fanty pokazały na mapie, nie? O kurde. Grubo. Aha, czyli przejmując fort, jakby przejmujesz część mapy. Tak. I są różne poziomy fortów. Ten tutaj też jest pierwszy, widzisz, ten jest pierwszy. Tu już tak są drugie. Syndykate przyjmujesz dzielnicę. Tak, tu są trzecie, czyli te są mocne. Tu musi mieć bardziej jej statek, nie? Ulepszony po prostu. No i teraz się pokazały w ogóle granice tych fortów. No bo tak nie powiększałem mapę aż, nie? Aha. Dobra, teraz na poziomie mapy myślę, że możemy zakończyć.